wszystkie ramki tu stoją do szlifowania. One są zrobione właśnie z klonu. Nieważne jak równo to zrobicie, przed szlifowaniem trzeba to zaszpachlować i jeżeli to idzie pod farbę, wyszlifować jeszcze raz, wtedy nie będzie znać połączenia. Jeżeli jest połączenie idealne i wyszlifujecie bez szpachlowania, po wykończeniu będzie znać połączenie. Tak doświadczenie mówi moje wieloletnie, dlatego nieważne jak to jest pięknie zrobione, idealnie i jak nie wiadomo jak to jest zrobione perfekcyjnie, zawsze trzeba to przyszlifować, przyszpachlować, a potem przyszlifować. To jest tryk, którego Wam nikt nie powie. Witam, Rafale, Sylwestry Triki z Ameryki. Dziś miał być odcinek z produkcji, jak pniemy materiał na szafki, ale niestety tak nie będzie. Powiem Wam dlaczego. Na samym początek powiem parę słów o mojej książce, bo zawsze na koniec zapomnę. Dlatego książka jest dostępna na mediapartner24.pl i na drewno.pl. Jest dostępna na mediapartner również w wysyłce na terenie Unii Europejskiej i płatne może być PayPalem. Tak zostałem poinformowany, żeby to podać. Jeżeli ktoś chce poza teren Unii Europejskiej, musi napisać, muszę wziąć ściągawkę, bo nie pamiętam. Jest to sklep @mediapartner.pl. Te informacje pewnie podam ja albo ktoś na ekranie jeszcze. Także kto jeszcze nie kupił, zapraszam do zakupu. Ta wiedza na pewno zmieni Wasze życie, jeżeli zrozumiecie to, co tam jest napisane. Dlatego, że jak mówi mój dziadek, no niestety nie da się komuś innemu wiedzy nałożyć łopatą do głowy. I jak on mówił, i z jednego drzewa i krzyż i łopata. Także w jednej rodzinie jest i bandzior i ksiądz może być, albo jakiś inny bardzo dobry człowiek. Także każdy odpowiada sam za siebie. Śmieszy mi jedna rzecz. Właściwie to nie śmieszy, tylko, bo to jest tragiczne. Oglądałem niedawno film dokumentalny na temat tego, dlaczego ludzie siebie nie cenią i jaki jest pierwszy symptom, że ktoś ma problem z samooceną. Żeby to tak przetłumaczyć i ująć w jednym zdaniu, to jest, że wiadomo, że ja jestem orędownikiem samokształcenia, bo to jest podstawa wszelkiego rozwoju, zwłaszcza w świecie, który tak szybko się zmienia, dlatego że jeżeli ktoś dziś pójdzie na jakieś studia, to tak szybko się zmienia, że zanim on skończy te studia, to ta wiedza będzie już przestarzała. Taka jest prawda, taki jest świat, dlatego trzeba się samokształcić i jeżeli ktoś na samokształceniu bardzo, bardzo oszczędza albo uważa, że to jest po prostu jemu niepotrzebne, to albo jest dyletantem i w ogóle nie ma sensu dalej dyskutować, albo po prostu właśnie się nie ceni, albo ceni się bardzo nisko. Jeżeli ktoś pije 20 piw przez weekend, a znam takich, co piją i 35 przez weekend, i nie szkoda im na to. Do tego palą ze 4 paczki szlugów przez weekend. I nie szkoda im na to. A szkoda im wydać kilka dolców na to, żeby zmienić swoje życie. To tak naprawdę to jest tragedia. I ci ludzie nie cenią siebie i własne życie mają za nic. Naprawdę nie znam rozwiązania tego problemu, bo każdy ma swoją walkę i przede wszystkim, żeby wygrać walkę z kimś, to musi wygrać tą walkę sam ze sobą. Dlatego, że wszystko leży w naszym umyśle. Ja wiem, że to brzmi jak slogan, ale jak poczytacie książek trochę ludzi takich
naprawdę odnoszących sukcesy i zaczynając od XVIII wieku, XIX wieku, XX wieku, czy współczesne, to każdy wam to powie, że żeby ktoś was szanował i żeby ktoś wam cenił, to musicie najpierw zacząć cenić i szanować sami siebie. Jeżeli komuś szkoda pieniędzy wydać na siebie, na samokształcenie, to tak naprawdę znaczy, że on i jego życie dla niego jest nic nie warte, dlatego że szkoda mu wydać jednego dolara na swoje własne życie, żeby te własne życie poprawić. Także to jest po prostu no paranoja, ale tak ludzie postępują w większości. Wracając do tematu naszego odcinka, dlaczego nie będzie cięcia dziś. Dlatego, że padł mi pasek na formatówce i ktoś kiedyś mi mówił, żebym zrobił jakiś odcinek o różnicach między starymi maszynami a nowymi maszynami stolarskimi. Ja zaczynałem i każdemu polecam, jak zaczynać, żeby kupić używane maszyny, dlatego że zwłaszcza starsze maszyny były robione bardziej porządnie, że tak powiem, i nie były zaprojektowane, żeby się od razu zepsuły za jakiś czas. Dlatego ja pamiętam, jak kupiłem obrabiarkę, która miała nabite na tym 51. rocznik strugarka, ona do tej pory pracuje. No nie umiem, bo po prostu jestem w Ameryce, ale wiem, że ona do tej pory pracuje i jedyne, co ja robiłem, to zmieniałem łożyska i paski klinowe. No i oczywiście noże, ale w tej chwili te maszyny są lżejsze, są poręczniejsze. Tak jak grubościówka czy strugarka, mają wały spiralne. Nie da tych wałów się w ogóle porównać do wałów ze zwykłymi nożami, bo opory strugania są dużo mniejsze, trociny są mniejsze, wióry nie zapychają wyciągów, powierzchnia jest lepsza. No w ogóle nie da się tych dwóch rzeczy porównać. Ale te nowe maszyny są zaprojektowane tak, że one mają się zepsuć. To tak jak samochody. Ja przy ostatnich 5 czy 6 samochodach, które mam, nie podnosiłem od kupna do sprzedaży nigdy maski. Dlaczego? W latach 70., jak pamiętacie, znaczy niewielu z was pamięta, ale wasi ojcowie, moich oglądających, na pewno większość pamięta, to jeżeli chłopak miał 2 komplety kluczy nasadowych, płaskich, jeden płaski klucz i jeden nasadowych, komplet szczypców zegera do zdejmowania pierścieni zegera wewnętrznych, zewnętrznych, do tego jeszcze kilka młotków, przecinak, śrubokręt, w zasadzie kombinerki i ściągacze do kół. I przy użyciu tych narzędzi mógł zrobić kapitalkę każdego samochodu. W tej chwili otwiera się maskę, jest tam tak napchane tego wszystkiego, że nie można w ogóle palca włożyć i nie da się nic samemu zrobić. Trzeba jechać do mechanika na serwis, dlatego że jeżeli nawet wiadomo, co trzeba zrobić, to bez kanału i bez wyciągnięcia połowy silnika nieraz nie da się nic zrobić. Jest przykładem chociażby mój VN Mercedes, gdzie żeby zmienić pasek na pompie wodnej, chyba to musieli rozebrać pół przodu kiedyś, żeby zmienić ten pasek taki serpentynowy, długi, bo samemu to nie ma w ogóle takiej opcji, żeby coś z tym zrobić. I w tej chwili na samochodach nie zarabiają producenci, zarabiają na serwisie i na częściach. I tak samo jak tu, jak ta formatówka, nie mogę ubliżyć, jedyny mankament co ma, to że paski się rwą. No nie rwą się co miesiąc, ale co 2 lata się rwą. No i to jest ból w dupie, że tak powiem, dlatego że nie mogę sam zmienić tych pasków, a teraz to już po prostu, bo to jest, trzeba mieć taki specjalistyczny tam staw do tego, dlatego muszę prosić albo serwis, żeby przyjechał, albo mechanika z sąsiedniej stolarni.
Tu przyszedł pasek. To jest pasek. Milimetr grubości. Milimetr. Dokładnie. Nie ma grubi jak milimetr. Długość ma, to jest 15 mm na 1,14 m. No może tyle jest, ale to nieważne. I to jest dość sztywny, dość twardy, no ale to napęd idzie przez to. Come on. To jest właśnie zaprojektowane, że to ma się zepsuć. I gdyby to były normalne paski klinowe, to pewnie raz na 10 lat, albo może i nie, bym zmienił te paski i producenci by nie mogli zarobić. A tak to on, to jest zaprojektowane właśnie tak, żeby to się zepsuło i to jest po prostu ból. Tak mnie to burzy, że głowa boli. Na pewno jak następną obrabiarkę kupię, to nie będzie miała żadnych pasków, tylko będzie na ślinkach i amikach. Jeszcze takiej nie znalazłem, ale na pewno coś wykombinuję. Tu są oczywiście ramki do face frame. Nie lubię tego typu konstrukcji, no ale jak klient płaci i chce takie, no to nic nie mogę poradzić. I do tych ramek mieliśmy robić korpusy, dlatego że najlepszą metodą jest zrobić najpierw ramki na wymiar tak, żeby one się zmieściły w otwarcie, czyli od ściany do ściany. I potem w zależności jak potrzeba, jakie zawiasy, jakie prowadnice, to robi się overhang, znaczy się cofnięte boczki albo na równo od środka, albo na 1/4, albo na pół incha. Zależy to od wielu rzeczy, od tak zwanego hardware, które idzie do środka, dlatego te ramki, te szafki rozmnieża się pod każdą ramkę w zależności co tam będzie w środku. No i mieliśmy właśnie, tu stoi materiał i tam wszędzie stoi, mieliśmy to ciąć, no i nie tniemy, bo pasek kurde szedł. A teraz, że to jest cyrk z tym koronawirusem, to no, co prawda to nie szło z Chin, tylko szło z Tajlandii, no ale co to kurna za różnica, przez pół świata musiało to przyjść. Także co prawda obrabiarka jest produkowana w Stanach, ale paski są kurna z Indonezji, czy z Tajlandii. No nie, chyba z Indonezji jednak. Na tym nie jest to napisane skąd to jest. Ale tak mi się wydaje, że one szły z Indonezji. No co? Mówiłem na początku filmu właśnie, że bez względu czy to drzwiczki, czy ramki, jak się połączy i wyszlifuje, to wydaje się, że to jest bardzo równo i że jest pięknie. Nieważne jak to się wydaje jest równo, trzeba zaszpachlować i wyszlifować jeszcze raz. I dopiero położyć podkład, wtedy nie będzie śladu po sfiniszowaniu, czyli po wykończeniu. Jeżeli nie zrobimy tego, będą zawsze ślady. Przerabiałem to nieraz, niewielu zawodowców wam zdradzi to tajemnicę, ale to jest właśnie taki trik, który, że czy to drzwiczki, czy to ramki, czy inne połączenia, żeby nie było znać po malowaniu, to trzeba to najpierw wypełnić, nawet jak to jest idealnie, wypełnić szpachlo, dobrze, żeby to wyschło i potem wyszlifować. To nieważne, czy to idzie pod bejce, czy pod farbę. Oczywiście, jeżeli idzie pod bejce, no to użyć tego samego wypełniacza, co drewno. Jeżeli ktoś jest w stanie zdobyć stare, używane obrabiarki, że one gdzieś jeszcze stoją, a myślę o zaczęciu stolarki, to na pewno warto, bo zawsze może je wymienić. One są prostsze w obsłudze, w naprawie, no i są dziesięciokrotnie tańsze niż nowe markowe maszyny Feldera czy inne. Co prawda nie da się starej obrabiarki porównać z nową pod względem komfortu pracy, ale zawsze jest coś za coś. Każdy kij ma dwa końce. Drugim końcem tego kija jest to, że one są zaprojektowane tak, że mają się zepsuć i serwis musi być cały czas gorąca linia z serwisem, bo coś się będzie działo. Jak macie 20 obrabiarek, to nie ma takiego możliwości, żeby po 5 latach w miesiącu jedna wam nie padła. No nie ma takiej możliwości, bo mam znajomych, którzy mają duże stolarnie i ciągle mają headache, znaczy ból głowy. Niektórzy mówią, że stare obrabiarki były lepsze.
były inne. W większości miały tą zasadniczą zaletę, że były zrobione w prostszy sposób, prostszymi metodami, bo były to przeważnie odlewy żeliwne korpusów, odlewy żeliwne obudowy podłożyska. I łatwiej to było po prostu części wymienić i łatwiejszy był dostęp. Były one dużo cięższe. Ciężar, czyli waga obrabiarki ma duże znaczenie, zwłaszcza jak się używa dużych frezów, załóżmy frezarka, gdzie ma 100-120 mm, można założyć frezy i jeżeli coś jest nie tak, to ona nam po prostu będzie tańczyć po warsztacie, po frunie, albo nawet widziałem przypadek, jak zgięło wrzeciono po prostu, bo frez był uszczerbiony, niewyważony. Także ja mam żeliwne i strugarkę, i frezarkę, żeliwne blaty. Przy formatówce główny blat jest żeliwny, natomiast wózek jezdny jest aluminiowy, bo z żeliwnymi to ostatnie, na jakiej robiłem z żeliwnym blatem formatówka, to była rok produkcji, był chyba 78, to była jugosławiańska. I one wtedy miały naprawdę żeliwne te blaty, to było, no ciężko było to pchać w te i we w te, po prostu masa była, jak to już się bujnęło, to już to szło, ale było ciężej nad tym pracować. No ale zasadnicza zaleta jest starych maszyn taka dla początkujących, że jeżeli ktoś takie maszyny może zdobyć, to one są po prostu tanie. Tu w Stanach praktycznie takich starych maszyn to bardzo ciężko jest zdobyć, dlatego że no gdzie jak nie tu, nowe obrabiarki są dużo, dużo tańsze niż gdzie indziej na świecie w stosunku do zarobków. Taka jest prawda, dlatego gdziekolwiek ja się nie przeprowadzałem, to maszyny albo sprzedawałem, albo komuś wręcz oddawałem, znajomym, bo transport tych maszyn by kosztował mnie więcej 5 razy niż wartość tych maszyn była. Dlatego w nowym miejscu starałem się kupić nowe maszyny i starałem się kupić właśnie ciężkie, jakieś takie żeliwne. No ale nie zmienia to faktu, że one są tak zaprojektowane jak ta żarówka, które trzy świetlówka, właśnie trzy mi tu padły, czy jak ten pasek u grubościówki, czy u innych maszyn, one są tak zaprojektowane, że mają określony czas i muszą się zepsuć. I to dotyczy wszystkiego, na przykład akumulatory. Jeden akumulator kupiłem do Vena i mówili mi, że o, czy chcę gwarancję na niego. Ja mówię, i tak on się zepsuje. No tak, ale jak zapłaci pan gwarancję, to panu potem będziemy tam reperować czy coś. No i kupiłem tą gwarancję. I oczywiście na 3 tygodnie po skończeniu się gwarancji, gdybym nie kupił dodatkowej, to akumulator padł i koniec. A tak to nie wiem, co oni z tym zrobili, ale nadal działa. Nie wiem, czy to wygląda na ten sam akumulator, ale jakieś tam czary mary na patyku. Nieważne, to nie jest mój problem, co oni z tym robią. Ważne, że jest nowy akumulator, znaczy, że działa akumulator, ale musiałem za to dodatkowo zapłacić, bo było zaprojektowane, że ma się zepsuć i to jest... No ale taki jest obecny świat i koniec. No. Podsumowując, cięcia nie będzie materiału dziś, dlatego że pasek padł i jest dopiero, będzie zakładany, jak to nam długo zejdzie, to nie wiem, ale to jest taki ból, w starych maszynach to było 5 minut góra, 10, a teraz to tak samo jak w samochodach, żeby wymienić pasek, chociażby na chłodnicy, to pół maski trzeba, nie pół maski, tylko pół przodu trzeba rozebrać. To jest jedna rzecz. Druga rzecz oczywiście, że prośba do tych, którzy już mają jedną czy obie książki, przeczytali, przemyśleli, żeby weszli na mediapartner24.pl, zostawili tam swoją opinię, bo to pomoże innym się zdecydować. Także bardzo Was o to proszę, to nie jest chyba zbyt wiele. Druga sprawa, że książka jest dostępna też poza granicami Polski i można płacić PayPalem. To taką informację miałem przekazać.
od wydawcy. Jeżeli ktoś potrzebuje wysłać poza granicę Unii Europejskiej, niech napisze e-mail na sklep@mediapartner.pl. Będzie adres na ekranie, bo mogłem się pomylić, ale mam nadzieję, że nie. Jeszcze raz mówię, jak ktoś ma możliwości kupić używane obrabiarki, a myśli o otwarciu własnego biznesu, czy nawet dla poważniejszych hobbystycznych celów, zawsze warto, zawsze możecie je wymienić na nowsze modele. Jak się podobało, standardowo dajcie lajka, miłego dnia, niech moc będzie z Wami, a mi życzcie powodzenia, żeby to szybko się udało naprawić.